Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Jak widzicie, stoję na dworze, czekam aż otworzę budynek. No i co, słuchajcie, zimno mnie dopadło. Niestety, obudziłam się rano już było, więc widać, że mój organizm nie do końca sobie poradził z tym, no ale trudno. Jest zimno, naprawdę zimno, ale jest jednocześnie bardzo pięknie, więc no, tak to jakoś jest. Uroki zimy, że jednocześnie jest zimno, ale pięknie, więc tak to wygląda. Kochani, dzień dobry, no i co? No i żyjemy, ogarniamy, no i tyle. Później wam powiem, co będziemy robić. Na pewno jedziemy na obiad do mojej mamy, więc to na pewno, a później zobaczymy. Cześć kochani, jest już wieczór, słuchajcie, ja się ogarniam. Byliśmy na obiedzie u mamy, spędziliśmy tam sporo czasu, przyjechaliśmy, ogarnęliśmy się. Mamy jeszcze bardziej pełną lodówkę, no wiecie, jak to u mamy bywa, zawsze coś da, więc mamy bardziej pełną lodówkę. No i co, i trzeba się zmyć, umyć. I spanko, kochani, spanko, więc ja przychodzę do was, żeby wam trochę opowiedzieć dzisiaj, co się działo. Też kilka moich jakichś tam rozmyślań, rozważań. Nadal mam katar. Nic na razie z tym nie zrobię. Musi sam się chyba skończyć. Więc może kolczyki jeszcze ściągnę, słuchajcie. To by było dobre. No, więc tak naprawdę spędziliśmy sobie razem czas, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, jedliśmy pyszne żeberka, więc różne takie rzeczy. No i było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No i to ja się cieszę, że jest moja mama teraz w Polsce. Bardzo to jest fajne, że mogę z nią właśnie spędzić więcej czasu. No i co mam wam powiedzieć? Naprawdę dzień szybko zleciał. Powiem wam, że dojechaliśmy tam na godzinę 14, byliśmy trochę chwilę po 14. No i szybko to bardzo zleciało. No bo po prostu gdzieś tam, wiecie, w dobrym towarzystwie szybko czas leci i tak to wyglądało. Było naprawdę przyjemnie i powiem wam, że właśnie cieszę się, że święta są taką okazją, gdzie możemy spędzać czas z rodziną, z bliskimi i może niekoniecznie swoją biologiczną rodziną, bo ja to nie mówię, ale z tymi najbliższymi, z kimś, kto jest dla ciebie jak rodzina, z kimś, kogo kochasz, z kimś, kto jest dla ciebie bliski i wyjątkowy. No i to jest naprawdę fajne, takie przeżycie, że po prostu możemy spędzać więcej czasu. Szczególnie, że ja właśnie tak jak mówiłam w poprzednich vlogmasach, że moja mama wyjeżdża do pracy i często nie ma. I po prostu gdzieś tam spędzanie z nią właśnie czasu jest bardzo przyjemne. I czymś, co jest dla mnie wyjątkowe, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, że mogłyśmy sobie posiedzieć, porozmawiać. Jak trochę za dawnych lat, wiecie o co chodzi, że po prostu człowiek siedzi i gdzieś tam spędza czas ze swoim rodzicem i to już nie jest na zasadzie zrób to, nie rób tego i różnych nakazów i zakazów, tak to jest, kiedy jesteś nastolatkiem czy dzieckiem, ale jak dorosły z dorosłym i to jest fajne. Powiem wam, że to jest takie niesamowite, że możesz ze swoimi rodzicami siedzieć jako dorosły człowiek i rozmawiać na poziomie, na różne fajne tematy. Oczywiście nie zawsze to jest proste, no bo oczywiście to jest logiczne, że oni są po prostu inaczej, w innych czasach trochę wychowani niż my. Tam jest przeskok pokolenia, więc może nie jakoś bardzo dużo się wydarzyło, ale potrafi się. Zobaczcie na ostatnie 3 lata, co się działo, nie? Najpierw pandemia, teraz wojna i słuchajcie, to w przeciągu 2-3 lat, tak? Więc ci ludzie też przeżyli różne rzeczy, nasi rodzice. No i to jest niesamowite, że właśnie gdzieś tam możemy z nimi usiąść, porozmawiać, że mamy taką możliwość posłuchania ich przekonań, tego, co oni gdzieś tam myślą na różne tematy, czy różne takie rzeczy. Jest to naprawdę fajne. No i takie budujące, powiem wam. Więc ja się cieszę, że sobie posiedzieliśmy. No i nie mogę się już doczekać świąt, kiedy będziemy mieli wszyscy wolne i nie będzie trzeba myśleć o tym, że jutro trzeba wstać do pracy, że trzeba jechać, że trzeba to załatwić czy tamto, więc powiem wam, że czekam na te święta właśnie z takim utęsknieniem, żeby to było, ale na szczęście już został tylko tydzień. Ja w tym tygodniu będę miała dużo do roboty, bo po pracy będę przyjeżdżać, lepić pierogi, robić ciasteczka i różne takie rzeczy jeszcze, jakieś zakupy małe, prezenty też muszę jechać i kupić, no jest trochę tego,
więc na pewno coś będzie do roboty. No i co, kochani, no tak to wygląda po prostu, tak to wygląda. Ja się zmywam, jestem zmęczona, powiem wam, nie jakoś bardzo, ale też powiem wam, że dzisiaj przez to, że się wczoraj wcześniej położyłam i trochę pospałam, to nie wiem, czy organizm po prostu puścił, ale rano nie miałam siły, przysięgam, nie miałam siły się zebrać z łóżka, a spałam dość długo, nie jakoś wybitnie długo, ale długo i po prostu nie miałam siły, powiem wam, nie miałam, fizycznie po prostu nie miałam siły się podnieść z łóżka, a musiałam. No i... Nie wiem, czuję, że mnie trochę rozkłada, ale przez to, że ja cały czas walczę, to wiecie, to jest taka zabawa. No i jeszcze to zimno mi wyskoczyło, które mnie boli, mnie strasznie denerwuje, ale dzisiaj je planuję wykończyć, żeby już było, żeby był spokój z tym i tyle. Więc użyję sposobu, który jest, myślę, że jest dość popularny, ale jednocześnie jest niebezpieczny trochę, jest ryzykowny może tak. Bo po prostu nałożę sobie pastę do zębów na to, która to wszystko wysuszy i zasuszy. I wiem, że się tak nie, teoretycznie nie powinno robić, bo może zostać blizna, czy różne takie rzeczy, słyszałam o tym, ale ja po prostu nie dam rady inaczej. Powiem szczerze, nie dam rady i mnie po prostu to wykończy i nie wytrzymam. Więc muszę to zrobić, bo się uduszę, no i po prostu krzywdę sobie znowu wydrapię usta, bo nie będę w stanie tego po prostu zdzierżyć, więc coś za coś. Jakby jestem gotowa na ryzyko i jestem gotowa na to, że może mi na przykład jakaś blizna zostać, ale wolę to zrobić niż po prostu się męczyć. Więc wiecie, tak to u mnie wygląda. Więc robię dokładny demakijaż pod prysznicem, w sensie no miałam wannę, ale będę szybki szybki prysznic. Tam też sobie umyję twarz, ogarnę się, kochani. I to by było tak naprawdę tyle. Jutro wam pokażę więcej. Obiecuję. Dzisiaj po prostu przeznaczyłam ten dzień na spędzenie go z rodziną i no i się cieszę, że tak wybrałam. Cieszę się, że mogłam tak wybrać. I że to było... To właśnie było takie przyjemne i takie bardzo, bardzo owocne. Takich wyniosłych słów użyłam. Takich doniosłych, ale naprawdę tak czuję, że to był taki dobry czas. Taki potrzebny, taki, który gdzieś tam no po prostu był potrzebny, gdzie mogliśmy spędzić czas razem, porozmawiać, powygłupiać się, pośmiać się i różne takie, więc to było naprawdę dobre. To zimno strasznie mnie wkurza, patrzę w lustro i nie mogę normalnie, centralnie jeszcze na środku, a mi zwykle tak wyskakuje właśnie gdzieś tam na środku. No i teraz mam pomadkę sobie dałam, no i mnie teraz boli ściąganie, no ale trudno. Jutro rano wstaję, ogarniam się, może się nawet pomaluję, kto wie, zobaczymy. No, ale to już jutro wam pokażę, kochani. No cóż, został tydzień do świąt, nawet nie cały już tydzień do świąt, więc no, jestem w szoku, powiem wam, jestem w szoku. I zdecydowałam już, co będzie z filmami po świętach. I po świętach, kochani, wracamy do 3 filmów tygodniowo. No po coś algorytm YouTube'a ewidentnie nie działa. W sensie nie chcę promować tych filmów, więc tak jak obiecałam, one będą do świąt. Natomiast wracamy do 3 filmów tygodniowo, a myślę, że to między świętami to i tak będzie dużo dla mnie. Ale wracamy do takiej stałych dni, poniedziałek, środa i piątek, no i po prostu będziemy sobie tak działać, no bo ja też praca, różne rzeczy i naprawdę to był intensywny jest czas, kiedy ja codziennie wieczorem zamiast teraz położyć i spać, będę jeszcze x czasu montować po prostu to, ale podjęłam się, obiecałam, więc zrobię. Obiecałam, że będą, więc są te vlogmasy, no ale to nie jest takie proste i nie jest to takie lekkie po prostu, więc tak to wygląda. No i co, kochani, dajcie znać, czy wy macie czas, żeby spędzić ten czas przed świętami z rodziną, czy nie, czy gdzieś tam mieliście właśnie na to czas, no bo ja się cieszę, że właśnie ta niedziela się taka udała. No i co, jeżeli podobał wam się ten vlogmas,
to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to też dajcie łapkę w górę. Ja żartowałam, łapkę w dół. Po prostu dajcie mi znać, czy Wam się podobało. Tak jak mówię, możecie dać znać w komentarzach, czy przed świętami macie czas, żeby spędzić go z rodziną, czy dopiero, wiecie, święta to jest ten moment, kiedy siadacie. Dobra, możemy razem działać, bo to mnie powiem Wam, że interesuje i ciekawi. No i co, kochani? Zapraszam Was na Instagrama, na TikToka, tam jestem codziennie, też są live'y, więc serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was, tak jak już mówiłam, do lajkowania tego filmu lub nie, no to jak wolicie. I oczywiście do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, no to kliknijcie sobie w przycisk subskrybuj i dzwoneczek obok, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym nowym filmie, a do Wigilii włącznie będą one się pojawiały codziennie, więc myślę, że warto. No i co, kochani, do zobaczenia jutro, miłego dnia, popołudnia, poranka, wieczora, zależy kiedy to oglądacie. No i bawcie się dobrze. Pa!